Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Wszystkie dane wskazują na niską efektywność otwartych funduszy emerytalnych. W ostatnich 3 latach średnia rentowność portfela OFE jest niższa od wielu lokat bankowych. Średnia ważona stopa zwrotu z OFE w okresie od 30 września 2008 roku do 30 września 2011 okazała się około 6 punktów procentowych niższa od rentowności 3-letnich depozytów. Niektóre banki oferowały gospodarstwom domowym znacznie wyższe oprocentowanie przecież lokat. Ograniczenie odsetka składki transferowej do OFE miało wyeliminować pożyczanie przez ministra finansów pieniędzy wcześniej przekazywanych do OFE za pośrednictwem ZUS-u. Inwestycje OFE w akcjach przyniosły w minionym roku spadek wartości akcji ponad 10 miliardów złotych, około 11 miliardów. OFE nadal mają większość, około 53% portfela w tzw. bezpiecznych obligacjach. Szybko jednak rośnie w ich portfelach udział niepewnych dłużnych papierów wartościowych. W listopadzie 2011 to około 9% portfela inwestycyjnego. Składka przekazana przez ZUS do OFE w okresie od maja 1999 rok do końca 2011 roku wyniosła około 176 miliardów złotych. Portfel inwestycyjny OFE na dzień 30 listopada ubiegłego roku wyniósł około 224 miliardy złotych, a o jego wzroście decydowały głównie odsetki z obligacji skarbowych. Pytania. Jaki sens ekonomiczny ma utrzymywanie otwartych funduszy emerytalnych? Jaki wpływ na efektywność działalności OFE będzie miało orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z grudnia 2011 roku dotyczy, przypomnę, poszerzenia możliwości inwestowania środków OFE za granicą. I kolejna sprawa, podniesienie limitu przy płaceniu składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zarobki w roku ubiegłym, średnie miesięczne prezesa jednego z banków to około 440 tysięcy złotych. Tenżeż prezes banku płacił składkę tylko przez jeden tydzień tego roku. Jakie podejmie działania rząd w tym zakresie? Proszę o odpowiedzi na piśmie. Natomiast do koleżanki z Platformy Obywatelskiej panie pośle, mam pytanie. Ale pytanie, nie, tu nie ma teraz pytań do koleżanki z Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, znaczenie proszę, określenia nie udzielam panu głosu. Niech pani wyedukuje swojego premiera. Pani profesor Hengiewicz, niech pani nie liczy na przeprosiny koleżanki z Platformy. Panie pośle, proszę nie utrudniać prowadzenia obrad.